Piotr Roman Gryziec, Bernard, Maciek i inni. Szczęście. Upał był nie do zniesienia. Środek lata, południe, nagrzane mury miasta, parujący asfalt pod nogami. O tej porze nawet trudno było znaleźć jakiś otwarty kiosk z napojami. Właśnie zakończyliśmy zwiedzanie zabytków. Spocony, zmęczony i spragniony szukałem bezwiednie wzrokiem czegoś, czym dałoby się choćby zwilżyć przyschnięty do podniebienia język. Wokół nic, tylko pustynia. Nie ma wody na pustyni, kołatało mi się w głowie. Ani jednej najmniejszej chmurki na niebie. Cisza wyludnionego miasta. Umarłe miasto. I my dwaj. Wiesz, jestem szczęśliwy, powiedział w pewnej chwili Bernard. A z jakiego to powodu? Wybąkałem. Kpi sobie czy co? To ostatnie pomyślałem w duchu. Bez powodu, wyjaśnił. Czy nie można być szczęśliwym bez powodu? A z drugiej strony, to zawsze się znajdzie 1000 powodów, aby być szczęśliwym, dodał jakby na usprawiedliwienie. Jakież to? Zapytałem drwiąco. Czyżby ten ukrop, jak w fińskiej łaźni i asfalt przyklejający się do butów, można nazwać szczęściem? Oczywiście, że nie to. Ty zawsze musisz wyszukiwać ujemne strony rzeczywistości, dlatego nigdy nie będziesz zadowolony z życia. Popatrz tam, w górę. Widziałeś kiedyś taki błękit? Taki idealny? Czy ktokolwiek byłby w stanie utrwalić na płótnie czy na papierze, nawet fotograficznym, taki cud natury? A choćby to, że żyjemy, że nie jesteś sam i ja nie jestem sam. Albo ta idealna cisza, która nas teraz otacza, w której można usłyszeć, jak oddycha ziemia. Raczej asfalt, wtrąciłem złośliwie. I to nazywasz szczęściem? O, właśnie, masz rację. Świetnie to ująłeś. Szczęściem jest właśnie to, co my sobie nim nazwiemy. A więc od nas samych zależy, czy będziemy szczęśliwi. Zobacz, jak łatwo być szczęśliwym. Po prostu wystarczy chcieć. Piotr Roman Gryziec, Bernard, Maciek i inni.